Hej siemaneczku, jestem Abra i dzisiaj kupię od Maciocha żółtego axolotla oraz poproszę go o pomoc w znalezieniu tego najrzadszego niebieskiego. Pewnie już wiecie, że Maciuch, jeśli chodzi o axolotle z nowej wersji Minecrafta 1.17, ma naprawdę sporą wiedzę, a przynajmniej większą od nas. I w dodatku różni też nas to, że Maciuch ma żółtego czy złotego, jak zwał, tak zwał axolotla. Ja natomiast w swoim akwarium mam, słuchajcie, różowego, białego oraz tego brudnego, brązowego. Żółtego to, słuchajcie, jedyne co to widzicie właśnie w akwarium Maciocha w jego górze. Swoją drogą, on robi górę z ametystu, słuchajcie, jakby to jest mocne. Mam przygotowane sztabki nederytu i właśnie, słuchajcie, od Maciocha chciałbym żółtego axolotla odkupić, bo wiem, że takowy jest na sprzedaż. No i ja, no raz byłem, drugi raz byłem, trzeci raz byłem na wyprawie i słuchajcie, niestety żółtego nie byłem w stanie znaleźć. Nie wiem, czy ten żółty axolotl jest jakiś super rzadki, czy jest unikalny. No może nie tak jak niebieski, gdzie jest szansa 1 do 1200, czyli tam 0,08%. No ale żółty chyba też jest rzadki, bo jakoś go nie widziałem na wolności. I jeśli Maciek ma rację, to słuchajcie, rozmnażając żółtego axolotla z żółtym axolotlem może powstać tylko żółty axolotl, a na przykład rozmnażając żółtego z białym może powstać albo żółty, albo biały. Czyli tylko mając jednego żółtego będę w stanie ogarnąć sobie więcej żółtych, bo po prostu tak je sparuję, że one będą się cały czas mnożyć i mnożyć i mnożyć. Więc potrzebny jest mi jeden żółty axolotl. Ej, fajnie tutaj to wygląda, tak szczerze. Całkiem bardzo, nie no, naprawdę ładnie. Jak tutaj, słuchajcie, zamiast zwykłego dirta jest po prostu ametyst. My w każdym razie udajemy się właśnie do akwarium Maciocha. On już tam, słuchajcie, biega, ale ja także będę chciał Maciocha prosić o pomoc, aby wyruszył ze mną na wyprawę w poszukiwaniu axolotli, bo on ma swoją miejscówę. Ja mam także swoją miejscówę, gdzie one się respią i spróbujemy oddzielnie, ale rozmawiając ze sobą, znaleźć niebieskiego, bo na niego szansa jest zerowa. Więc jeśli jesteście ciekawi, jak to wyjdzie, czy kupię axolotla, czy znajdziemy razem niebieskiego, to oczywiście oglądajcie ten film koniecznie do samego końca i subskrybujcie ten kanał. Najlepiej z dzwoneczkiem. Codziennie są to filmy, a na kanale Abra Games codziennie seria Hardcore na wersji 1.17. Elo, siema Byniu! Ale piękne jesteście, no kurczę. Ale kto jest piękny? Kto jest wow, piękny? Witam! Ej, witam gościa, mamy gościa. Akwarium, tu jest axolotle, proszę się zachowywać kulturalnie, mamy tutaj kupca, znaczy gościa. Gościa mamy. Tu jestem kupcem, czy jestem gościem? Nie, jesteś gościem, jesteś odwiedzającym. Ej, bo ty masz żółte axolotle, ja no, nie mam żółtych axolotli. Proste, ja mam wszystkie, nawet nie, niebieskiego mam. O, a sprzedaż niebieskiego? No nie, no żartuję. Go jeszcze nie mam, ale wiem, będę go że miał, nie masz, bo bym go kupił. Ale tego żółtego bym chciał. Patrz, patrz, jaki ten żółty jest epicki. Serio, no właśnie, ej, ja się dziwiłem. Czemu ty sam nie potrafisz go zdobyć? No ja nie wiem, ale ze 3 razy już byłem w jaskini, w cave'ie podwodnym, ciepłym, lodowym oceanie, nieważne. Nigdzie nie było żółtych axolotli. Były różowe, białe oraz do tego brązowe. Ej, ale on wajbuje, ej, ale ej, serio, ziomuś. One tak super tańczą. Dobra, to ja cię w takim razie zapraszam na dół, wejdziemy sobie do tego akwarium i ty sobie będziesz mógł z nimi pogadać. O, to jest baby żółty. Bo one muszą cię polubić. To nie jest tak, że ty sobie wchodzisz i bierzesz, którego chcesz. Nie, nie, nie. One muszą cię zaakceptować. Ej, ale to jest babyś, ale sztos. Dobra. No właśnie, no, ja mam dużo maluszków. Ja mam przygotowane w ogóle ze 20 wiaderek w ekwipunku i mam dodatkowo nederyt. I teraz tak, chciałbym się zapytać, ile ty byś chciał sztabek nederytu za żółtego axolotla? To już nie ma znaczenia, czy mały, czy duży. Dla mnie to wszystko jedno, ale potrzebuję po prostu koniecznie żółtego. Innych aktualnie nie potrzebuję. No nie? Słuchaj, powiem ci... Tak, jak widzisz, ja mam ich naprawdę sporo, tych żółtych, ale to dlatego, że ja je rozmnażałem, a ty mówisz, że na 3 wyprawach nie znalazłem ani jednego. Ani jednego axolotla żółtego nie znalazłem, więc jestem w stanie po prostu zabulić hajs za to, no nie? Kurczę, mógłbym z ciebie, wiesz, naprawdę dużo zedrzeć, ale, no, ale to, słuchaj, będę z tobą szczery, szansa na różowego, no, brązowego, tego cyjanowego, znaczy tego białego i w ogóle na wszystkie oprócz niebieskiego jest identyczna. Tak, 24%, nie? Czy jakoś tak? Coś takiego, one, no, jest identyczna szansa, tam 20, prawie 25% jest. No to co? Więc ile za tego bobasa małego? Kurde, co? No nie wiem, powiem ci, że jest to jednak, no wiesz, jednak trzeba je znaleźć, trzeba no je przetransportować. Mam go w wiaderku i on, no, on mnie no polubił, tak, mnie, bo... polubił mnie, to nie żart, polubił. Ej, ale mnie. Źle wylałeś wodę. Już, nie, już, nie, zabrałem, zabrałem. Sztabki. Dwie sztabki nederytu? Tak. Za żółtego. Dobra, to ja powiem ci tak. Jestem w stanie dać ci 4 sztabki, ale wybierasz się ze mną teraz na wyprawę i szukamy niebieskiego axolotla. Ty podobno masz w ogóle jakąś jaskinię, czy jakieś cave'y, kaniony, gdzie się respią axolotle. Więc ej, no ty idziesz tak, do swojej, to, ja idę tak do swojej i szukamy niebieskiego. Elo.
A no dobra, to mi odpowiada. Ej, jeżeli ja nie muszę ci zdradzać mojego miejsca, to git. To ej, super. To ja biorę żółtego w takim razie i chodź do mojego akwarium, bo ja też mam akwarium. Ej, może dobra, bo ja powiem ci, koks, że jeszcze nie szpiegowałem twojego akwarium. Może nie jest tak koks, ale też są aksolotle i teraz już będzie żółty, więc czekaj. W takim razie ja bym ci tak dał dwie sztabki za aksolotla żółtego. Ej, swoją drogą, niezły biznes, nie? Że ej, ale ja wiedziałem, sobie... że to mi się opłaci ściąganie ich tutaj. Ej, serio. Naprawdę, niezły biznes. I daję ci dwie sztabki w zamian za to, że idziesz ze mną na wyprawę i znajdujemy niebieskiego. Ale. No dobra, a jak nie znajdziemy niebieskiego, no to właśnie, co z tymi dwiema po to zapłaciłem ci dwie sztabki, że wszystkie aksolotle, jakie znajdziesz, jakby idą do mnie. Git? O kurczę, ale to wiesz, że ja mogę ich z pięć znaleźć. No to trudno, no to masz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem wiaderek masz, stary. No to osiem wiaderek, no jakbym osiem aksolotli dostał od ciebie, to będzie super, nie? Ty, no ty ale osiem aksolotli za dwie sztabki nederytu to jest mega mało. Ale ja daję wiaderka. I... Wiaderka? Dobra, powiem ci tak, moja miejscówka czasem jest mega dobra, nie, no, a czasem jest słaba. Jedno pradawne zgliszcze za jednego aksolotla by wychodziło. Patrz, to jest moje akwarium, elo. Ej, ale ty masz lodowe akwarium. No fajne jest, a to są dwa ziomy, fajne, co chcą uciec, patrz, to jest mega jest mocne. One nie chcą uciec, tylko one się blokują przy wodzie. Dobra, widzisz, one to, goście, nie chcą uciec. To goście wypadł. Ja w takim razie, patrz, żółtego tutaj uwalniam. Wow, żółty aksolocik, ależ tos, co? Ej, patrz, mam pierwszego żółtego. Ej, ale gites, ej, fajnie nice tu mają. Ej, fajnie to jest całkiem, tylko no jest pusto, to jest ich za mało, dlatego wyruszamy na wyprawę. W takim razie, słuchajcie, nasze akwarium na razie zostawiamy, zostawiamy też akwarium Maciocha i my wyruszamy na wyprawę. Lecimy na ciepły ocean. Nie wiem, czy my mówimy o tym samym oceanie, twoja miejscówka i moja. Ja w swojej miejscówce ostatnimi czasy znalazłem tych aksolotli całkiem sporo, ale nie było właśnie ani jednego żółtego, ani nie było także niebieskiego. Szansa na niebieskiego jest zerowa, no bo 1 do 1200, ale kiedy jest nas dwóch, no to jest 1 do 600, czyli jest dalej około zerowa. No to już jest zerowa, bardziej realne, ale słuchaj, poczekaj, zanim wyruszymy, no, zobacz, mam prezent dla ciebie. Jaki ty masz prezent? Wow, rozdymka! Patrz, ale, super, ale ziomuś! Nie? Ej, ale ziomuś! Ej, no nie, zaatakowała mnie! On nas atakuje, patrz, jaki ziom! No i dobra, moi drodzy, w takim razie lecimy, słuchajcie, tutaj w podziemie, znaczy pod wodę. Maciuch okazuje się, że słuchajcie, ma tak naprawdę gdzieś tą swoją miejscówę zupełnie dalej ode mnie, więc to jest akurat mega ciekawe. Ja już, słuchajcie, wlatuję tutaj w te kaniony, ale akurat chyba nie chodzi o ten. Jakby jestem w tym samym miejscu, w którym byłem ostatnio na odcinku i znalazłem naprawdę fajne rzeczy, a ty jesteś w swojej miejscówce, tak? Ty już dotarłeś, czy jeszcze nie? Tak, tak, ja już jestem na miejscu, bo ja znam bardzo dobrze tą drogę, ale kurczę, wiedźma się zrespiła tutaj u mnie. I no to mamy... gościu, ja ci na wiedźmę akurat nic nie poradzę. No ja sobie szukam jakaś tutaj kanioniku, jakiegoś wejścia, żeby faktycznie na tym warm ocean, na tym ciepłym oceanie znaleźć po prostu jakieś wejście. Serio, żeby było coś bardzo, bardzo dużego, bo ostatnio to ja tutaj śmigałem z łódeczką, teraz łódeczki nie mam. Ej, a swoją drogą tutaj chyba znalazłem geodę ametystu. Naprawdę, geoda ametystu w takim miejscu, ja cię kręcę. Ej, to jest naprawdę hit. To jest jakiś szok. I to w dodatku taka niewyrośnięta. Totalnie, słuchajcie, nie ma kryształów tutaj do zebrania, a to, że ona wystaje tutaj z wody, naprawdę mocne. Okej, znalazłem już tutaj pierwszą kałamarnicę, tą, wiesz, taką podświetlaną, ale no niestety nie o to nam chodzi. Nam chodzi o aksolotle. Ty, Abera, ja mam dobre wieści dla no ciebie. No ty już masz aksolotla? Jaki ja już mam dobra? Aksolotla. Ej, ale jakiego? Brązowego. Nie, dwa brązowe no jak mam. Dwa? Ja dwa. Nie mam żadnego. Ej, nawet mam rybę tropikalną. Ej, złapię ją. Ej, to jest niemożliwe, nie, że ty tak szybko znalazłeś. No dawaj. Dobra, ja na ej, razie serio, bo to jest taka mam miejscówka, że ona, jak ona nie jak znalazłem? Co? Ej, diamenty znalazłem, ja cię kręcę i to naprawdę to jest hit, bo ja przez te podróże znalazłem 32 diamenty już, bo cały czas mi się respią tutaj faktycznie gdzieś pod wodą, ale spoko, ja jestem dobrej wiary, ja jestem dobrej wiary. Gościu, jakie diaksy, ja już mam dla ciebie dwa aksolotle. Dwa brązowe, tak? Tak, dwa brązowe, ale zawsze są, no. No dobra, dobra, jakby spoko, ja tutaj oczywiście patrzę, ja tutaj też oczywiście szukam więcej. No mam nadzieję, że zaraz też i coś ja znajdę, bo będzie mi przykro, jeśli się okaże, że wiesz, że ja niczego nie znajdę. Ale tutaj to nie jest chyba ten biom, bo to aż dziwnie wygląda, że patrzcie, tutaj akurat jest pod wodą, a tutaj już nie jest pod wodą? No mega, mega dziwna akcja.
Ej, tutaj naprawdę, słuchajcie, jestem już w jakimś innym cave'iku i wydaje mi się, że to jest bardziej przystępne miejsce pod axolotle, a tutaj też żadnego... mam kolejnego! No jak kolejnego masz? Kolejny mam! Ej, to jest niesamowite. Biały tym razem! Ale to ty masz jakiś spawner, res? No, w sensie, mi się wydaje, że to jest spawner ich, bo ilekroć przyjdę do tego miejsca, to zawsze na mnie czekają 2, 3, czasem 4 nawet. Ale ty cały czas jakby pływasz w jednym miejscu, czy też szukasz jakichś kolejnych cave'ów? Nie, wiesz, nie, to jest jeden kanion, jeden duży podwodny kanion, ale jak nie ma nic, to po prostu odchodzę troszeczkę. Dobra, od niego to ja też taki w takim razie muszę odejść. Dobra, słuchajcie, dotarłem do miejscowy Maciocha, bo u mnie nic nie było, a Macioch tak cały czas zachwalał, że u niego było. I rozumiem, że tutaj się respią axolotle, tak? No wiesz co, ja zawsze jak tu jestem, to rzeczywiście one się respią, ale z tego miejsca już 3 zebrałem. To prawda było to x minut temu, serio, no już jakiś czas temu. Ale może się respiły kolejne. W tym malutkim kanionie one się respią. Tak, one tylko tutaj się respią, w tym kanionie. Ty, ale to jest malutkie, to ja nie wiem jak one miałyby tutaj się znaleźć. No nie no, serio one się respią tutaj, tylko musisz poszukać ich. Tutaj jakaś geoda ametystu w ogóle. Aha, czyli tutaj też na boczki, tak? Czy nie? Tak, tak. Oj, serio. Ja teraz biegałem sobie po tych kopalniach. No, no. Także byłem troszeczkę daleko od tego kanionu, więc być może one się zrespiły, a być może, no nie wiem. Ej, ale to jest... Ale czekaj, zawsze pływają tutaj. Lukewarm Ocean. Znaczy, faktycznie biom się chyba zgadza, tylko miejscowa jest dość nietypowa. Ty, patrz, jaki ziomuś tutaj jest. Normalny. Znalazłeś go? No patrz, tu jest biały. Jest! Nice! Jest! Serio, jak to jest możliwe, że one respią się w tak małym kanionie? Serio, to jest mega dziwne. Ja go oczywiście zabieram. Ej, to nie jest ani trochę dziwne. Zobacz, tu się respią też ryby tropikalne. Tak, respią się faktycznie kałamarnice. Są. Kałamarnic nie widziałem, wszystko, ale... Zobacz, rybka. Ale to naprawdę, to jest raczej mały kanionik, a tutaj mimo wszystko tutaj pływają, nie? Jakby to jest ciekawe. Ej, ich jest tutaj naprawdę giga dużo. Ale one też po kopalniach pływają, czy tylko raczej w tym kanionie? Wiesz co, ja nie wiem, ja zawsze sprawdzam te odnogi, ale tak naprawdę nigdy nie znajduję w tych odnogach tych axolotli. Okej, czyli one pewnie się respią tutaj i najwyżej do odnóg po prostu idą sobie, nie? Tak, tak mi się wydaje, że tak jest. Ale dobra, nice, mamy kolejnego. Mamy, to ile ty masz? Ty masz 3, ja mam 3. Ja mam 3. Jednego, no, 3 były na start. No dobra, tutaj akurat. O, rybka idzie. Kolejna, trzeba rybki zbierać, żeby je karmić. Ty, ale rybką z wiaderka, prawda? Bo tak. Normalnie się nie da. Normalnie nie, rybki... normalną rybą się nie właśnie da. Właśnie ja raz próbowałem i mi się nie udało, nie? I to było mega, mega słabe. No ale dobra, czekaj. Czy tutaj coś jeszcze na nas czeka? Tu są rybki kolejne. Widzę, że ty tutaj też siedzisz. I gdyby coś było, no to. A gdzie on się w ogóle ten biały zrespił teraz? Tu, nie wiem, nie wiem, bo ty go zobaczyłeś chyba. Nie, wydawało mi się, że on był gdzieś tutaj. Ale tak, bo on nadejść... był tutaj, ale wiesz, być może on był zrespiony już wcześniej, tylko po prostu on był gdzieś ukryty. Okej, że dopiero się pojawił. Ty patrz, co tu się dzieje! Co gościu, tu, co jest jaka grane? Impreza! Mówiłem ci, że to jest najlepsze miejsce. Ej, ale tu przecież przez jakieś 10 minut nic nie było. Dosłownie nic, a tutaj nagle... Ej, ile ich tu jest nagle? Żółty, zobacz. Tam jest żółty! A ja go tak. Z ciebie kupiłem za netheryt! Co ej, to się serio, dzieje ale w ogóle? Zobacz to! Ej, ja ci teraz pokazałem tą miejscówkę za zaledwie 2 nederytu, a to jest warte nieskończoność chyba. Ty, ale wiesz, że ja nie do końca wiem jak do niej trafić, bo ja do niej trafiałem z mojego miejsca, wiesz. Tamtego, tyk, no... Haha, złapałem żółtego, elo. Więc ja nie wiem. Ja nie mam zeskrinowanych koordynatów, ty mi podałeś te koordynaty. Ale no. Ziomek, zobacz, mogę teraz, mogę zrobić teraz zdjęcie tych koordynatów. Tak, okej, to się zgadza, no ale no jak to jest twoja miejscowa, no to nie będę ci jej zabierał, nie? Ja bezpośrednio... Nie, no wiesz, zawsze możemy się jakoś spróbować dogadać, no nie? Ej, ale ile masz teraz tych axolotli, bo ja mam 6. Ty, ja mam raz, 2, 3, 4. Dużo, ale 4 dużo. Mam. 4. Ej, mamy 10 axolotli, no to dawaj. Czekamy w takim razie na kolejną partię i wrzucimy oczywiście do mojego akwarium, ale naprawdę, to było dziwne. One się zrespiły w przeciągu sekundy tak dużo, nie? Ej, naprawdę, to było fajne. No ci mówiłem, że to jest respawn ich. Wow, 5 creeperów obok siebie! Co jest? Ej, to jest totalnie dziwne miejsce. Ej, widziałeś coś takiego kiedyś? Tak, w sensie nie widziałem, ale to jest mega dziwne miejsce. Ej, ale 5 creeperów obok siebie? Na przykład 6 zombiaków do ciebie podchodzi. To już jest naprawdę przesada. To ej, jest nie, mega dobra. Mocne. Ja stąd odchodzę, wracam ewidentnie tam szukać axolotli. Ty, ziomek, a mnie tu nie było, może jakieś diamenty tu będą. Ty, no może będą, ja nie wiem, ja nie mam pojęcia. Gdybym wiedział, to bym powiedział, a że nie wiem, to nie powiem. Ale idę szukać axolotli. Co jak ja wrócę, a tam znowu będzie jakaś 10 axolotli? To będziesz mi zazdrościł.
No ale widzisz, właśnie ja powinienem brać prowizję za takie rzeczy, bo spoko, możesz mieć aksolotl, ale jednak ty robisz mi konkurencję w milionowicach. Ty, no ale tu ci dałem 4 nederytu, nie? No ale co to są 4 nederytu, jak ty na tym więcej zarobisz? Ty, ja nie będę na tym zarabiał, ja robię swoje fajne własne akwarium, gościu, ja mam chill, a ja nie chcę zarabiać na tym. Ja mam po Dobra, prostu fajne ja zabawę. Będę miał niebieskiego i sprzedam komuś za w ogóle jakieś chore pieniądze. Ty, no ja to póki co nie widzę tutaj aksolotli żadnych. Ej, tu jest żółty, patrz, żółtego Gdzie mam. Gdzie go znalazłeś? Ale ziomuś tu sobie pływa. Ja cię kręcę. Ej, ten żółty jest taki ładny, naprawdę. O, brązowy jest, brązowy. Gdzie? O, jest tutaj brązowy. Jest przed tobą, zobacz. Jest brązowy, biorę go. Tylko ja nie mam wiaderka. Ty, żółty za tobą, patrz to. Ej, widzisz, naprawdę, tu respią, tylko to jest jakiś, co jakiś określony point. Czas. Ej, to jest niesamowite, naprawdę, jakby, serio, dosłownie, tutaj się czeka, nie wiem, 5 minut i jest fala aksolotli. Ej, serio, ja ci mówiłem, że będę miał niebieskiego, pewnie to potrwa z pół roku, ale on się tu kiedyś zrespi. Tak, teoretycznie musielibyśmy znaleźć 1200 aksolotli, aby jeden z nich był niebieski, no nie? No to ale... gościu, ja już znalazłem z 500. Stary, serio? No nie aż tyle, ale dużo. Ej, ale patrz, stworzyła się fala i nie ma kolejnych. To jest tak, że one się naraz wszystkie respią. Tak, i to wiesz, na przykład mogą 3 naraz, albo 5 naraz. No przed chwilą to 6 naraz było i to było mega, mega podejrzane. No i teraz tak, słuchajcie, te aksolotle właśnie trzeba będzie wrzucić do mojego akwarium. No tak jak się umówiliśmy, i te, które ja znalazłem, i te, które znalazł Maciuch. Więc chodź tutaj, byczku, jesteś tutaj gdzieś? W okolicy? Tak, ja już lecę do ciebie. Ja mam przygotowanych, słuchajcie, aksolotli raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ale jeden chyba był kupiony od ciebie, no nie? Czyli ja znalazłem 8. Ale zobacz, 8. Ja mam jeszcze 4 dla ciebie aksolotli, więc powiem ci tak. Łącznie masz 13 aksolotli ode mnie za 4 sztabki nederytu. Ej, dużo, co? Serio? No trochę dużo. Powiem ci, że chyba... Promocja była u Maciocha. Dobra, no patrz, ja tak, wypuszczam tutaj brązowego, wypuszczam białego, wypuszczam różowego, wypuszczam brązowego, wypuszczam białego. Ej, bo ty białego, teraz będziesz miał więcej ich niż ja. Różowego, żółtego, brązowego i znowu żółtego. Brązowy, żółty i biały. Ej, sztos, patrz ile ich tutaj teraz no naprawdę, jakby mam wrażenie, że... Ej, a zobacz co się teraz stanie, zobacz to. A co teraz zrobisz? Co teraz zrobisz? Wow! One atakują rybki. Serio, one atakują ryby? No. What? Ej, ja nie wiedziałem, że one się żywią, ale ja nie widziałem nigdy Musi animacji. Się karmić, no. Ej, nigdy nie widziałem animacji, żeby one... Ale patrz, one nie zjadły tej ryby, tylko zaatakowały. Po prostu zaatakowały, żeby rozwalić, ale nie zjadły. Patrz, tu są rybki i zobaczymy. Atakuje czy nie atakuje? O! Jedzą ryby! Normalnie, patrz to! Ryba jest jedzona. Ej, strasznie dużo jest teraz tych aksolotli. Ej, to jest dużo, serio, ty robisz mi konkurencję, ziomek. Ty, ale ja nie sprzedaję aksolotli. Ej, uwaga, creeper! Wow! Wow! Ej, ja nie sprzedaję aksolotli dla twojej wiedzy, wiesz? W Minecraft. No ale to wiesz, jak przyjdzie do ciebie Elviso i powie, że płaci 10 staków nederytu. No to ja powiem, że Maciuch ma aksolotle. I tak będzie, bo ja chcę mieć akwarium, no a ty prowadzisz hodowlę taką sprzedażową, no nie? No tak, aczkolwiek ja mam ładniejszą hodowlę Elo. Ja jestem tutaj top 1 hodowców aksolotli w milionowicach. Ale patrz, jak dużo ich jest. W każdym razie, no powiem wam tyle. No poszukiwania niebieskiego aksolotla trwają. Ja tylko przypomnę, żebyście subskrybowali kanał, najlepiej z dzwoneczkiem, bo codziennie są tutaj filmy, i wpadajcie na sklep www.abraety. Pierwszy link w opisie. Kozackie koszuleczki na was czekają, kubeczki, plecaki, worki na plecy, mnóstwo fajnych rzeczy i do każdego zamówienia jest zdjęcie z autografem gratis. A darmowa dostawa jest od 149 zł, czyli jak zamawicie koszulkę i bluzę naraz, nie płacicie za kuriera. www.abraety. Wpadajcie i róbcie własne zamówienia z Abra Team, a ja wam życzę dobrego dzieńczka, eleczko i...